O przyszłości lewicy i szansach na zdobycie głosów wyborców mówił były premier Józef Aleksy, który w miniony weekend odwiedził Chrzanów. Na spotkanie z byłym premierem przyszło kilkadziesiąt osób, głównie związanych z chrzanowskim sojuszem Lewicy Demokratycznej. Usłyszeli tu zdanie Aleksego na temat sytuacji na polskiej scenie politycznej i zadaniach, jakie stoją przed Lewicą. Sojusz Lewicy Demokratycznej w ostatnich wyborach nie notował dobrych wyników. Działacze tej partii mają jednak nadzieję, że to się zmieni. Jak mówił Aleksy, na scenie politycznej mamy obecnie klincz pomiędzy rządzącym PO i PiS-em. Przekonywał, że ta sytuacja nie jest korzystna dla kraju i tu alternatywą może być lewica. Nawet dla tych, którzy są przeciwnikami lewicy, dla nich też chyba już nie będzie ulegać wątpliwości, że w Polsce czas na zmianę. A jeżeli na zmianę, to znaczy na nową koncepcję, filozofię państwa i jego relacji do ludzi, jego powinności wobec ludzi i na relacje społeczne i politykę gospodarczą. Jak twierdził były premier, badania pokazują, że dla sporej części społeczeństwa SLD jest partią drugiego wyboru, ale już nie widzą go jako ugrupowania rządzącego. Na zmianę tego myślenia ma wpłynąć m.in. kongres złożony z przedstawicieli lewicy społecznej, która rozumiana jest nie tylko jako SLD, ale wiele mniejszych ugrupowań o poglądach lewicowych. Jest bardzo dużo organizacji małych, większych, stowarzyszeń, ruchów internetowych, ruchów sprzeciwu, które także wyrażają stosunek do różnych zjawisk, ale robią to w rozproszeniu. To wspólne działanie partii lewicowych miałoby także sprawić, że wśród reprezentantów znajdzie się większa grupa młodych ludzi, bo obecnie w szeregach tego ugrupowania jest ich niewielu, przynajmniej w Chrzanowie. Młodzi są głównymi aktorami ruchów sprzeciwu i gniewu w całej Europie, także w Polsce. To warto właśnie wyjść do nich i razem omawiać przyszłość. Obecni na spotkaniu pytali także m.in. o możliwość koalicji SLD z Platformą, kwestie opłat abonamentu telewizyjnego czy działania na rzecz przedsiębiorców. Spotkanie z Aleksym ma być pierwszym z cyklu, zapowiada szef chrzanowskiego sojuszu. Takie spotkania, tak dzisiejsze, będziemy na pewno z 2-3 razy jeszcze w tym roku się spotkamy. Mamy dobrych polityków, którzy mogą naprawdę dużo powiedzieć, a pan premier ma wiedzę niesamowitą. Propozycje gości, którzy będą pojawiać się na takich spotkaniach, mogą zgłaszać członkowie i sympatycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.